Witam wszystkich ponownie. No dziś porozmawiamy sobie o bar, czołgiem, o czołgu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. A mianowicie chodzi tutaj o czołg turecki. Pierwszy jaki Turcja zaprojektowała w historii. Znany jako Autay. No więc co możemy o tym czołgu powiedzieć? Przede wszystkim, pierwsza podstawowa rzecz, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości: Autaj nie jest czołgiem będącym licencyjną kopią, tudzież licencyjną wersją południowo-koreańskiego K2. Żeby to było jasne, naturalnie przy projektowaniu Autaja tureckim inżynierom, pomagali inżynierowie z Hyundai Rotem, czyli producenta czołgu K2. Wykorzystano pewne technologie, nie rozwiązania techniczne, tylko technologie i chyba yy, jedynym rozwiązaniem bliźniaczym to znaczy, takim samym zastosowanym zarówno w K2, jak i czołgu auta jest armato, o którym powiem później. No i być może zawieszenie jest to samo: jest tak samo w obu wodzach zawieszenie hydropneumatyczne typu in-arm, czyli wszystkie podzespoły zawieszenia mieszczą się w ramieniu wahacza. Dobra, więc, może troszeczkę historii. Wszystko zaczyna się od Narodowego Programu Produkcji Czołgów. Nie będę próbował po turecku tego wymówić, żeby nie kaleczyć tego języka. I program zaczął się mniej więcej w połowie lat 90. Jego celem, oczywiście, oprócz opracowania czołgu jako takiego, było także. Rozwijanie niezależnej od innych państw infrastruktury dla produkcji, prac badawczo-rozwojowych, obsługi czołgów dla tureckich sił zbrojnych. Projekt, kiedy go zainicjowano, zdecydowano, że głównym Podmiotem realizującym program będzie firma Otocar. No i oczywiście, oprócz Otocar, mamy także firmę Sun, która zajmie się elektroniką, systemem kontroli ognia. Mamy firmę Rocket Sun, która zajmie się opracowaniem osłony pancernej. No i ostatecznie mamy także firmę MKK. Który zajmie się produkcją głównego uzbrojenia, amunicji do niego, i tak dalej. Natomiast wsparcie techniczne, technologiczne zapewnia Hyundai Rotem. De facto, program jako taki. Rozpoczyna się projektowanie wozu w roku 2008. Co się dzieje? No dokładnie to, co możemy zaobserwować na pierwszym slajdzie. To, co widzimy, to jest demonstrator technologii kadłuba de facto. Tutaj wieża jest makietą są jeszcze w swoim niedocelowym kształcie. I ten demonstrator był wykorzystywany do testowania zarówno przede wszystkim systemów jezdnych, silnik, transmisja, zawieszenie, etc. Bodajże też były testowane te pojazdy przy wstępnych próbach uzbrojenia, to znaczy dało się wystrzelić bodajże z armaty, na którym z tych wczesnych demonstratorów. No, były one prezentowane na targach zbrojeniowych w Turcji. No i tak rozpoczęło się prowadzenie pracy. Natomiast z czasem pojawiły się te pojazdy, a są to już w pełni funkcjonalne prototypy. Widać, jest tu już trochę zmian względem demonstratora. Wieża jest w pełni funkcjonalna, SKO jest w pełni funkcjonalne, uzbrojenie w pełni funkcjonalne. Tutaj już zajęto się dopracowywaniem pojazdu, tak? I z czasem wiele się zmieniło. To co możemy zaobserwować w wypadku czołgu Altay to inspirowanie się wieloma konstrukcjami, niekoniecznie K2. Inspirowano się pod pewnymi względami, na przykład to jak jest rozwiązany magazyn amunicji w kadłubie czołgami rodziny M48/60, wykorzystywanymi przez tureckie siły zbrojne. Natomiast magazyn wieżowy Inspirowany jest tym z Leoparda 2, chociaż też nie do końca. no O tym później. E, oczywiście pojazd posiada zdalnie sterowany moduł zbrojenia dla dowódcy. Co ciekawe, chyba inspirowano się tutaj rozwiązaniami znanymi z ulepszonych Leopardów 2, jeżeli chodzi o wzmocnienie stropu kadłuba, e, przepraszam, nie kadłuba, tylko wieży. E, no i cóż. Natomiast stanowisko kierowcy, chyba inspirowane jest czołgiem M1. Napęd. Napęd oczywiście to jednostka, w tym wypadku MTU MT-883, 1500 koni mechanicznych. Sprzężona z transmisją firmy RENK. Co będzie miało swoje problemy, do tego przejdziemy później. Generalnie tutaj mamy taki schemacik, co możemy zaobserwować, więc tak, uzbrojenie główne, 120 mm armata gładko z lufą L55, sprzężony z nią karabin maszynowy kalibru 7,62 mm, zdalnie sterowany model uzbrojenia, Przyjąć karabin maszynowy 12,7 mm, 7,62 mm lub 40 mm granatnik. No i oczywiście wyrzutnie granatów dymnych. Na niebiesko co mamy zaznaczone są to zasobniki transportowe umieszczone na wieży. I tutaj teraz taka uwaga: zauważcie, że przód wieży, pancerz przodu wieży jest asymetryczny, to znaczy. Tam, gdzie znajduje się celownik działonowego, celownik działonowego wyprowadzony jest za głównym pancerzem przez strop wieży. Natomiast powoduje to pewne przesunięcie tego pancerza do przodu. Natomiast po lewej stronie, czyli stronie o, tam, gdzie ładowniczy siedzi, widzimy, że pancerz jest cofnięty i przed nim znajduje się zasobnik transportowy. Do tego jeszcze wrócimy, bo później się to zmieniło, ale... Tak jak powiedziałem, wrócimy do tego. Czołg posiada bardzo nowoczesne systemy kontroli ognia. Jest to mało znany fakt, ale turecka firma Aselsan, wcześniej prowadząc modernizację czołgów Leopard 1, M48, 60 nabyła doświadczenie oraz kompetencje, jeżeli chodzi o systemy kierowania ogniem, elektrooptykę i tym podobne posiada detektory opromieniowania przed wiązką laserową, prawdopodobnie sprzęgnięte z wyrzutniami granatów dymnych oraz posiada kamery zapewniające załodze zakres widzenia w 360 stopniach wokół pojazdu. Dowódca ponadto posiada także panoramiczny przyrząd obserwacyjno-celowniczy dowódcy. Ja mam tutaj takie podejrzenie, że to, że przyrząd ten nie jest zintegrowany ze zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia, e, powoduje, iż pojazd jest e, tak samo jak czołg podstawowy M1, e, przystosowany do wskazania sektora obserwacji, automatycznego jego obserwacji, niezależnie przez przyrząd panoramiczny dowódcy, jak i zdalnie sterowany moduł uzbrojenia. Poza tym moduł ten, z tego co wiemy, może być także obsługiwany przez ładowniczego, także dowódca może skupić się na obserwacji jednego sektora, ładowniczy na drugiego, na drugim sektorze. No i trzeci sektor obserwacji to oczywiście domena nowego. I właśnie tak, załoga cztero, czteroosobowa, armata ładowana manualnie. Przejdźmy dalej. Aha, jeszcze tak. Pojazd posiada BMS, czyli system zobrazowania i zarządzania polem walki. System identyfikacji swój obcy. Eee, dział nowy posiada jeszcze dodatkowy eee, celownik, pomocniczy. A cóż jeszcze możemy tutaj zaobserwować? Oczywiście radiostacje nowoczesne, system kierowania ogniem. No, to wszystko, przejdźmy dalej. A tutaj właśnie mamy taki przekrój, fajny, bowiem pokazuje nam tutaj jaka amunicja jest składowana. Mianowicie, zasadniczy magazyn amunicji znajduje się w tylnej, niższej wieży po jej lewej stronie, czyli tam, gdzie siedzi ładowniczy, i przypomina to bardzo rozwiązanie znane z czołgów Leopard 2. Natomiast magazyn ten jest pomieszczony, tam się nie mieści 15 naboi, lecz tak jak w Leopardzie 2, lecz hmm, prawdopodobnie około 20 naboi, nawet możemy zaobserwować na kolorem szarym, zaznaczone są. Dwa, dwie pancerne przegrody, pancerne drzwi oddzielające magazyn amunicyjny, od, który jest dwuczęściowy, od przydziału załogi. Natomiast pozostałe naboje znajdują się w dwóch regałach amunicyjnych, znajdujących się w kadłubie po obu stronach stanowiska kierowcy. I tutaj taka informacja, bowiem Altaj będzie występ Pował... też. Będzie występował w trzech wersjach. Tutaj mamy zaprezentowaną pierwotną wersję, czyli wersję T1. Tych wozów prawdopodobnie powstanie właśnie 250, czyli pierwsza seria produkcyjna. No i one będą wyglądały tak. To, to, to jest mniej więcej ich docelowa konfiguracja. Chociaż parę rzeczy się jeszcze zmieni w stosunku do prototypów. O tym później. Yy... I one nie będą miały tych magazynów w kadłubie izolowanych. Natomiast już zapowiedziano powstanie wersji T2. I Wersja T2, na bazie doświadczeń armii tureckiej z walk w Syrii wykorzystaniu czołgów Leopard 2, no, przekonało Turków do tego, że warto jednak mieć pełną izolację amunicji armatniej. Dlatego też wersja T2 taką pełną izolację będzie posiadać. Natomiast jak to zostanie zrealizowane, na chwilę obecną nie wiemy. Prawdopodobne są dwa scenariusze: albo wieża zostanie dalej przeprojektowana i będzie mieściła pełen zapas amunicji, lub ewentualnie magazyny w kadłubie zostaną. Odizolowane od załogi, wyposażone w przesuwane przegrody, które izolują je od przydziału załogi, i umożliwiają dostęp do amunicji oraz panele bezpieczeństwa. Sugerując się umiejscowieniem tych magazynów, prawdopodobnie te panele bezpieczeństwa będą w dnie kadłuba. No, więc to tak, przejdźmy dalej. I teraz coś na temat armaty. Przede wszystkim. Autaj nie używa armaty Rheinmetall RH120L55. No, mimo że tutaj mamy do czynienia z armatą z dufą L55. Jest to turecka licencyjna yy, wersja południowo-koreańskiej armaty CN08. No i właśnie, co z tą CN08? Ano, C08 to także nie jest licencyjna kopia armaty Rheinmetall RH120. A jest to bowiem taki troszeczkę mutant, mianowicie ma on. w to hybryda. Ma ona bo, bo, bodajże właśnie yy, armatę z lufą długości. Przepraszam, lufę długości L55, ale zespół armaty, czyli zamek. Yy, System odrzutu, kołyska, i tak dalej. Wszystko to bazuje na amerykańskiej armacie M256, która znowu przypominam, nie jest licencyjną kopią armaty RH120. Ona bazuje na tych samych technologiach. Została opracowana przez Waterwheat Arsenal przy współpracy Rheinmetall. Natomiast nie są to armaty wymienne i nie są to same konstrukcyjnie. Różnią się. Mianowicie jak różni się armata c 08 od RH120, a jak podobna jest do M256? Mianowicie system odrzutu. O ile armaty Rheinmetall mają osobne oporniki i powrotniki hydrauliczne, przypomnę, tak armata M256 jest konstrukcyjnie dużo prostsza. A przez to także kompaktowa, bowiem tutaj możecie zobaczyć taki biały cylinder wokół lufy i przed pomalowanym na czarno zamkiem armaty, blokiem zamka. Mianowicie w tym białym cylindrze mieści się oporopowrotnik w formie wielkiej sprężyny, identycznie jak w armacie M256, co zaraz zademonstruję. Mianowicie wygląda to tak. Tutaj mamy armaty M256 rozłożone do konserwacji. I możemy zobaczyć tutaj właśnie powrotnik w formie tej wielkiej sprężyny. A wygląda to dokładnie tak, kiedy jest montowane jako całość. Eee, taki systemie jest oczywiście dużo prostszy konstrukcyjnie, prawdopodobnie bardziej niezawodny. Eee, minusem pewnym tego systemu jest to, że odrzut jest bardziej hmm, gwałtowny, impuls odrzutu jest bardziej gwałtowny niż w przypadku rozwiązania Rheinmetall, no ale dla czołgu, który waży powiedzmy 60 ton czy ponad 60 ton, to nie ma tak naprawdę większego znaczenia i na celność też raczej nie wpływa. Oczywiście zaletą tego typu systemu jest to, że armata jest ogólnie bardziej kompaktowa, mieści się w, powiedzmy w większym zakresie wiesz. No ale nie o tym tutaj mówimy. Kwestię armaty mamy już rozwiązaną. No i tutaj mamy znowu jeden z prototypów. I zwróćcie uwagę na Lewi Lewy policzek wieży, gdzie właśnie widzimy przednią, e, przedni zasobnik transportowy, tak, który powodował, że przód pancerza wieży była asymetryczny. Turcy dość szybko zorientowali się, że to takie nie do końca dobre rozwiązanie jest, bowiem może dosyć negatywnie wpływać na osłonę pancerną wozu w ten czy inny sposób. Co więcej, może powodować to, że oba policzki wieży mogą nie mieć e, to, takiego samego poziomu ochrony. Zaczęli się troszeczkę bawić z zwierząt już w trakcie dalszych prac. I tutaj mamy właśnie czołg Autai prezentowany w wariancie dopancerzonym, bo i taki jest planowany naturalnie powiedzmy do walk w ramach konfliktu asym asymetrycznego. A więc mamy pancerz reaktywny na burtach oraz dodatkowy pancerz kompozytowy na froncie kadłuba, w tym wzmacniający także górną przednią płytę. Jak widać, włas jest teraz troszeczkę głębiej umiejscowiony, bo zasłaniany jest pancerzem, tylko peryskopy jego wystają. Dodano także oczywiście hydraulicznie sterowaną lemiesz, dodatkowe wyrzutnie gratów dymnych, panoramiczny przyrząd obserwacyjny na miejscowo dowódcy zastąpiono zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia umieszczonym nieco inaczej. Dowódca otrzymał także wysuwany na maście przyrząd obserwacyjny, również panoramiczny, konfiguracja jest troszeczkę zmieniona. Nie wiadomo, czy te czołgi będą występowały w takiej konfiguracji po dopancerzeniu, no ale taka jest przewidziana, tak. I tutaj możemy zauważyć, że właśnie wieża została troszeczkę przeprojektowana to znaczy teraz pancerz przedni jest symetryczny po obu jej stronach. No, oczywiście to pomaga polepszyć osłonę pancerną pojazdu. Tak? No, no i jak widzimy, e, przednia górna płyta jest, jest znacząco dopancerzona dodatkowym pancerzem. Dolna również, chociaż w tym wypadku tutaj część modułów jest usunięta, żeby móc przymocować ten hydrauliczny lemierz. Który oczywiście także pełni rolę dodatkowego pancerza. Możemy także zobaczyć, jak gruby jest dodatkowy pancerz chroniący burty kadłuba. No, jest to dosyć imponujące, trzeba przyznać. No, i oczywiście także dodatkowe zasobniki transportowe na burtach wieży zostały usunięte, i tam zainstalowano także moduły pancerza reaktywnego wspomagające integralne komory z pancerzem specjalnym na burtach wieży. Tutaj możemy zobaczyć zbliżenie na wieżę. No, więcej powiedzieć, raczej nie możemy tak. Przejdźmy dalej. No, i tutaj wieża jeszcze prototypu, y, widziana od góry. Tutaj znowu możemy zobaczyć tą asymetrię przedniego pancerza, jeszcze wtedy występującą. Ale co istotne, możemy zobaczyć także, jak jest rozwiązana osłona stropu wieży. To znaczy, mamy tutaj y, pogrubiony strop, i możemy zauważyć miejsca, gdzie wsuwają się masywne y, pokrywy włazów dla dowódcy ładowniczego, no i oczywiście także dla działonowego. Jest to inspirowane ewidentnie rozwiązaniami z czołgów Leopard 2. No i sobie zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia. Ale całkiem niedawno, bo to bodajże rok temu, zaprezentowano w końcu docelowy, już przedprodukcyjny wariant. Czyli to jest właśnie produkcyjny standard dla czołgu Autai T1. Gadłub zmienił się niedużo. Wzmocniono troszeczkę boczne fartuchy dodatkowymi modułami pancerza, ale przede wszystkim mamy dalej już symetryczny pancerz przedni wieży. Co więcej, czołgi Autai T1 będą wyposażone także w aktywny system obronny Accor. Jest to konstrukcja turecka, ale bardzo zbliżona na przykład do koreańskiego KAPS, tudzież yy, innych podobnych rozwiązań, a na przykład jak izraelski Iron Fist. Czyli mamy dwie obrotowe wyrzutnie, każda wyrzutnia dysponuje yy, dwoma yy, przeciwpociskami. Tutaj niestety prawdopodobnie trzeba przeładowywać ręcznie. Yy, cóż więcej można powiedzieć? No, na chwilę obecną... Yy, Czołg ten największy problem ma nadal z napędem, albowiem ze względu na politykę Turcji. E, no, do tej pory współpraca z niemieckim przemysłem rozwijała się dobrze, a na chwilę obecną już nie bardzo. I Turcy mają dość duży problem do zgryzienia, to znaczy co zrobić z napędem. No więc yy, przede wszystkim yy, chcą mieć potężniejszy silnik niż 1500 koni mechanicznych, bo chcą mieć 1800 koni mechanicznych. Co więcej, no, silnik MTU może mieć problemy z dostarczeniem takiej mocy. To jest raz. Dwa, dostarczenie takiej mocy przy odpowiedniej żywotności oczywiście. Po drugie, no, Turcja może spotkać się z problemami, czyli z embargiem na import niemieckich komponentów silników. To też w 2008 roku już zadecydowano, że firma SSM yy, mają przedyskutować opracowanie rodzimego power packa czy to jest zespołu napędowego, jakbyśmy to nazwali po naszemu. Yy, Podróżne różne zastosowania, oczywiście, jeśli chodzi te, o, o, o ten rodzimy silnik turecki, <laughs> zarówno dla wozu piechoty. Transporterów opancerzonych czołgów podstawowych. Co więcej, dyskutowane jest także to, żeby może zastosować silniki elektryczne. Firma Atokar ma już doświadczenie z tego typu rozwiązaniami to jest hybrydy i silniki elektryczne w zastosowaniach cywilnych. No więc. Myślę nad tym, żeby Otokar, bazując na tych doświadczeniach, opracował e, tak, takie rozwiązanie dla czołgu Altai. E, co więcej można jeszcze powiedzieć? No więc tak, co ciekawe, mimo że Otokar jest głównym, nazwijmy to, integratorem, to nie będzie producentem. Producentem będzie firma BMC. E, może jakaś specyfikacja, czołg ma ważyć 65 ton, w konfiguracji podstawowej. E, załoga 4 osoby, e, co jeszcze można powiedzieć. Silnik, no wielopaliwowy, wysokoprężny, 4 w układzie V. E, no na, na chwilę obecną 1500 koni mechanicznych, jeżeli się uda to 1800 ewentualnie. Będzie to rozwiązanie z silnikiem elektrycznym. Zawieszenie hydropneumatyczne typu Inarm. Zasięg to 500 km, maksymalna prędkość 70 km na godzinę. Dodatkowo czołg może głęboko brodzić do głębokości około 4 m. Na chwilę obecną e, zamówiona jest pierwsza partia 250 czołgów, takich partii ma być 4 na chwilę obecną dla armii tureckiej, czyli mowa tutaj o wyprodukowaniu 1000 czołgów. Jest to bardzo e, logiczne podejście, bo wiem tylko przy tak dużej ilości czołgów można zrekompensować koszty poniesione na e, e, prace badawczo-rozwojowe. Na chwilę obecną y, bardzo drogi czołg, bo jego koszt jest oceniany na około 13 milionów dolarów amerykańskich. No ale to wynika po prostu z tego, że trzeba właśnie zrekompensować y, pracę badawczo-rozwojową oraz rozpocząć w ogóle produkcję. Ta produkcja jeszcze do końca nie ruszyła. Na chwilę obecną wyprodukowane jest łącznie 10 jednostek, czyli prawdopodobnie wchodzą w to... Zarówno demon y demonstratory technologii, prototypy oraz wozy, powiedzmy, serii przedprodukcyjnej wykorzystywane do testów. Hmm. Testy zostały zakończone w 2012 roku dla pierwszych dwóch prototypów. Um. Koje dwa <w maintenant> prototypy wyprodukowano w 2013 i 2014 roku. A w 2016 roku wszystkie prototypy zostały dostarczone tureckim siłom lądowym. Ich zakończenie ich prób było oceniane na rok 2017. W międzyczasie Otokar przygotował całą infrastrukturę, planowanie, programowanie dla masowej produkcji, tak? Co ciekawe, Ałtaj wzbudził zagraniczne zainteresowanie, co ciekawe, głównie wśród państw muzułmańskich. No, ciekawe dlaczego. Może dlatego, że to pierwszy zaprojektowany w innym państwie muzułmańskim czołg. Więc w 2013 Armia z Arabii Saudyjskiej wyraziła zainteresowanie czołgiem, podobnie Armia Azerbejdżanu, Oman, jest zainteresowany Pakistan yy, i Katar. I rzekomo Katar złożył już zamówienie na 100 czołgów. Także tak. Yy, a jeżeli chodzi o czołg, to moja ocena jest taka, że można Turków lubić lub nie lubić, można lubić lub nie lubić politykę Erdoana i ogólnie mieć na ten temat swoje zdanie, natomiast jednego nie można zaprzeczyć. Turcy byli konsekwentni w tym, co chcieli zrealizować i wyszedł im naprawdę bardzo udany czołg. Nie można go... Obiektywnie nad to krytykować. Oczywiście, pewne rozwiązania będą wymagały jeszcze dopracowania, to, to nie ulega żadnym wątpliwościom. Natomiast naprawdę wyszedł im bardzo dobry czołg, bardzo perspektywiczny czołg. A jeszcze wracając na temat do, do czołgu T1, y, Alta, Altai T1, no to tutaj mamy taką tablicę, y, co, naj, co możemy powiedzieć. Y, Tureckiego co prawda nie znam, ale trosze, troszeczkę możemy się tutaj hmm, domyślić, czyli tak, na chwilę obecną Altaj T1 będzie miał silnik o mocy 1500 koni mechanicznych, który może pracować w temperaturach plus 55, minus 32 stopni Celsjusza, zawieszenie hydropneumatyczne, no prędkość też 65 km na godzinę. 450 km zasięgu tutaj podanych jest, więc troszeczkę się zmieniło. Uzbrojenie 120 mm, gładkolufowa L-55, sprzężony 7,62. Zdalnie sterowany model uzbrojenia mogący zaakceptować karabin 7,62, 12,7, granatnik 40 mm. Reszta to, to prawdopodobnie coś o elektronice. Hybrid Koruma Systemi, no to to wiem, że to jest, to, to oznacza hybrydowy system ochrony, osłony, czyli będzie pancerz pasywny, pancerz reaktywny. Active Koruma Systemi to jest system ochrony aktywnej. KFZIRH, prawdopodobnie chodzi o dym, być może, nie wiem, nie będę tutaj spekulował. <laughs> Tutaj mamy troszeczkę elektronice elektronice, systemach jakichś tam wspomagania, typu prawdopodobnie 360 stopni obserwacji wokół wozu, yy, APU o mocy 17 kW, yy, system obrony przed bronią masowego rażenia, tego typu rzeczy. No i jeszcze takie grafiki. Yy, oczywiście zdjęcie, że nasz czołg tutaj jest prawdziwy. No sfotoszopowany krajobraz, tak będzie wyglądał auta T1. Jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że z przodu kadłuba zamontowana jest przednia, prawdopodobnie dzienna i termowizyjna kamera dla kierowcy, z tyłu też znajduje się taki element. Cóż jeszcze możemy powiedzieć tutaj, że troszeczkę w, w lepszej jakości. O. Taka wizja hmm. Moim zdaniem, naprawdę Turkom wyszedł świetny czołg. Naprawdę, naprawdę świetny czołg. I ja powiem tak: yy, polityka, polityką i tak dalej. Ale moim zdaniem Polska mogłaby się autajem zainteresować. To jest jedna rzecz. Lub zrobić tak, jak Turcja zrobiła i poprosić. Inżynierów z Hyundai Rotem, aby pomogli nam zrobić dokładnie to samo, co zrobili Turcy, to znaczy opracować własny czołg przy pomocy koreańskich technologii i doświadczenia koreańskich inżynierów. Czołg lepiej dostosowany do naszych warunków, możliwości przemysłowych i tak dalej. I to, moim zdaniem, jest z punktu widzenia przemysłu oraz pewnych perspektyw. Krajowych rozwiązanie dużo lepsze niż na przykład zakup nawet zmodyfikowanego K2 czy jakiejkolwiek innej zagranicznej konstrukcji. Jest to na pewno lepsze dla naszego przemysłu, rozwiązanie i długofalowo lepsze także dla armii, no bo wtedy mamy dużo większą kontrolę nad tą konstrukcją, możemy ją dużo bardziej dowolnie modyfikować. Tak samo jest to z kwestią obsługi. Natomiast na temat autaja na chwilę obecną dużo więcej jeszcze nie powiemy, no bo z przyczyn oczywistych jest to konstrukcja nadal dosyć mocno utajniona. Eee, może z czasem będzie można powiedzieć coś więcej na temat tego czołu. Natomiast na chwilę obecną to jest, to jest taka wiedza, jaką ja posiadam. Eee, być może coś pominąłem, no, no zdarza się. Eee, no i tyle. Mam nadzieję, że się podobało, że przedstawiłem troszeczkę więcej informacji niż można znaleźć tak po prostu w sieci. No i zobaczymy się w kolejnym filmie, a wytrzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!